Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Ja bardzo serdecznie Was witam na tym dzisiejszym też krótkim słowie. Przed chwilą modliliśmy się do Ducha, ten, który tworzy jedność, ten, który buduje. Oddaję Mu ten czas tego spotkania w sposób szczególny. Też Go proszę o to, żebyśmy potrafili nawzajem siebie otworzyć i potrafili jakby czytać siebie swoimi sercami, nie tylko umysłami, nie tylko pewnymi faktami. Ale to, co Duch Święty teraz, ten w tym momencie przygotował dla każdego z nas, niech dokonuje w nas tego dzieła, aby ono owocowało wszelkim dobrem. Słuchajcie, moi drodzy, temat, który ksiądz Piotr zadał, żyje się tylko raz, jest z jednej strony bardzo taki szeroki, bardzo głęboki, bym powiedział, przestrzennie, wiele rzeczy można w nim zawrzeć i dobrze, że on tak wybrzmiewa, bo życie jest tak bardzo szerokie, jest tak bardzo głębokie, jest tak do końca niepojęte, że w nim po prostu trzeba nauczyć się tylko pływać i podziwiać to wszystko, co wokół niego jest. Chciałbym chwilę zatrzymać się z Wami jakby w tym temacie, w tym nurcie na temat życia. Nie będę może opowiadał jakichś wielkich teologicznych rzeczy, jakichś wyciągał pewnych, może nawet i filozoficznych, ale chcę się trochę podzielić własnym spostrzeżeniem na temat swojego życia i tego życia, z którym, że tak powiem, w którym ja żyję i które wywierało i wywiera na moje życie cały czas jakiś pewien szlif. Od samego początku do teraz, do tego czasu, kiedy jestem i pełnię taką funkcję, a nie inną, powiedzmy też w kościele, że jestem kapłanem, że skończymy już ponad 40 lat i tak dalej, trochę czasu za mną, gdzieś w tym życiu, żeby się zacząć jakoś inaczej trochę widzieć i poruszać. Chciałbym zacząć od takiego mojego spotkania 2 lata temu z jedną z lekarek, która ze mną pracowała, pracowałem trochę w szpitalu, też jako kapelan. Pamiętam, zaprosiła mnie na taką rozmowę. Chciała porozmawiać, tak jak to mówimy, o życiu, to o czym my chcemy dzisiaj mówić. I mówię, proszę księdza, nie rozmawiałem z żadnym księdzem, tak sobie liczę w głowie, 30 lat. Ale chcę dzisiaj coś o czymś opowiedzieć, bo tak jak sobie obserwuję, czy pewne rzeczy do mnie zaczynają docierać. Niedawno też byłam na pielgrzymce w Meksyku, patrzyłam na ten obraz Guadalupe, poruszyło mnie pewne rzeczy i tak dalej. Zaczął opowiadać. Mówi, kiedy skończyłam studia, kiedy zrobiłam specjalizację, była chirurgiem, pracowałem, można powiedzieć, w szpitalu około miesiąca. Po miesiącu czasu miałem nocny dyżur. Na tym nocnym dyżurze o godzinie 4 rano przywieźli chłopaka, który miał 16 lat. Chłopaki wracali z jakiejś zabawy samochodem, zaczepili się na drzewie, karetka, przywieźli młodego. I była bardzo szybka decyzja. Akurat ja byłam w karetce i tak dalej, pełniłam dyżur, przywieźliśmy do szpitala, drugi lekarz był dyżurny, ale szybka decyzja. Decyzja o tym, że musi być bardzo szybko operowany. Nie zdążymy go przetransportować do żadnego dalszego, można powiedzieć, szpitala, jakiejś większej specjalizacji. Ta operacja musi się dokonać tutaj. Mamy wszystkich. Cały sprzęt, akurat jest też i chirurg. Podjęliśmy taką decyzję. W tym czasie ktoś jeszcze dojechał, żebym była asystentką i tak dalej. Zaczęła się operacja. Chcieliśmy walczyć o życie tego młodego chłopaka. I opowiada, wszystko szło świetnie. Ale był taki pewien moment, że nam się zawiesił. To znaczy szepnął. Pierwszy, można powiedzieć, uderzenie w serce wrócił. Operacja trwa dalej. Potem zaczyna znowu na monitorze się pojawiać, że znowu nam odchodzi. Ma drugie zejście. Znowu lekarz, ten główny, każe podać dodatkowo leki, wraca. I wydaje się, wie ksiądz, że wszystko jest okej. Jest ostatni moment, kiedy po raz trzeci nam schodzi. W tym trzecim momencie mówi, nie możemy już żadnych jakichś tam podawać leków i tak dalej. Jedyną szansą, jaka jest, to jest to, że wyjmuje się na żywo serce tego człowieka, bierze się je w swoje ręce i się zaczyna masować kciukami. I ja, jako mówi ta młoda lekarka,
patrząc na tego chłopaka, wyjmuję to jego serce. Trzymam je w swoich rękach i zaczynam dokonywać masażu na żywym sercu. Kiedy zaczynam masować to serce, coś tam na tym monitorze zaczęło pikać. Przynajmniej przez krótką chwilę. Ale za chwilę wszystko zgasło. I opowiada dalej, ja z tym sercem, z martwym sercem, stałam na tej sali operacyjnej 40 minut. Nikt nie był w stanie wyjąć tego serca młodego chłopaka z moich rąk. Od tego momentu, od tego wydarzenia, coś we mnie też pękło, coś się we mnie zatrzymało. W jakiś sposób inaczej też zacząłem patrzeć na życie. Żyje się tylko raz. I pierwszą taką myślą, którą chciałbym, żeby gdzieś utknęła może wam w głowie czy w waszym sercu, to jest to, że każdy z nas w swoich rękach, tak mówiąc obrazowo, ma swoje życie. Każdy z was w swoich rękach trzyma siebie. Wy za ten dar, darmo dany, który żeście otrzymali, jesteście odpowiedzialni. Ono jest w waszych rękach. Ono jest w waszych rękach. I idąc trochę dalej, chcę znowu wrócić, kiedy ja miałem 17 lat. Kiedy miałem 17 lat, to byłem człowiekiem bardzo zbuntowanym. Przeżywałem oczywiście okres buntu swojego życia, tak jak większość z was na pewno też to przeżywa i to jest jeden z ciekawszych okresów, ale bardzo trudny dla rodziców, bardzo trudny w szkole. Człowiek wydaje mi się, że najlepiej wszystko wie, ale to jest czas kształtowania swoich pewnych ideałów i pewnego widzenia świata, widzenia siebie, szukania jakichś pewnych wartości i tak dalej. Ja w tym czasie zacząłem punkować. Pamiętam, jak 17 lat, ja byłem na takim koncercie Hali Gwardii w Warszawie. Była taka roczna, dość duża impreza, zaczynała się też gdzieś koło 21. Wtedy swoje początki stawiał też Owsiak, było coś takiego jeszcze, takie hasło uwolnić słonia, THR i tak dalej, 4 razy. Ta impreza trwała do rana. Były wszystkie wtedy zespoły rockowe na scenie, które grały w tamtym czasie, jak Kult, jak The Love i tak dalej. Wszystkie swoje początki. A dlaczego wracam do tego? Bo do dzisiejszego dnia tamte wydarzenie z tej Hali Gwardii, nie powiem, że ono mnie prześladuje. Ono nie jest koszmarem mojego życia, bo ono wiele rzeczy mi pokazało. Ale nie tylko kiedy zamykam oczy, bo mogę mieć je otwarte. Kiedy wracam do tamtej sytuacji, to ona stoi przede mną. A jest to sytuacja, jest około godziny 23. Pamiętam jak dzisiaj, wtedy na głównej scenie, Kazik się najbardziej produkuje. Wtedy jest koncert Kultu. Ja wychodzę, że tak powiem, za potrzebą. Schodzę na dole do toalety męskiej. I pierwsze, co tam przeżywam, to największy szok. Widzę 3 chłopaków. Jedną ręką zawieszony na pisuarze, drugi leży między tym i trzeci na jego nogach. Zażygani, cali, ze strzygawkami w rękach, po złotym strzale. 3 zgony. I kiedy tak stoję, niektórzy wchodzą, niektórzy za przeproszeniem leją, inne rzeczy robią w tej toalecie, w tych 3 gości leży. Nie mogę sobie z tym poradzić. Kogoś tam zapytałem, gość mówi do mnie, zostaw to, nie dotykaj się, bo jeszcze cię za to zamkną. Jeszcze powiedział tak bardzo brzydko, stąd to tylko spier, jak najdalej. Za jakąś chwilę ktoś tam z ochrony się chyba jednak dowiedział, jest zamknięta, wynoszą tych chłopaków potem tylko w workach. Dlaczego do tego wracam? Ta sytuacja. Ja miałem jakiś taki przeogromny też potem może też na szukanie swojej drogi życia. Ale
zobaczyłem jedną rzecz. Odkryłem wtedy, czym jest życie. Może nie do końca je rozumiałem, ale powiedziałem sobie w sercu jedno, jakieś miałem przeogromne pragnienie. Nie chcę nigdy w życiu tak skończyć. Zrobię wszystko. Nie wiem, jak się potoczy moje życie. Nie wiem, co mnie jeszcze spotka. Ale nie chcę umierać uzależniony i nie chcę umierać w kiblu. Nie chcę. Powiedziałem sobie, czegoś takiego nie chcę doświadczyć w życiu. Życie niesie ze sobą to, co wspomniałem. Niesie bunt. Niesie dużo gniewu. Wiecie, życie, kiedy się ma 15, 16, 18 lat, jest życiem, które jest bardzo mocno ranione. Jest życiem, kiedy najwięcej wychodzi z nas z ran, ale nad którymi człowiek nie jest w stanie sobie opanować, ich zrozumieć czy ich zaleczyć. Oszukuje się, że ich nie ma. Chce zaprzeczać wszystkiemu. I wielokrotnie mówi, że życie jest po prostu do dupy. Ja takiego życia nie chcę. I w coś człowiek zaczyna odchodzić. W momencie, kiedy jest największy, że tak powiem, rozkwit, największy entuzjazm, gdzie powinna być największa radość, czyli w okresie, jak to nazywamy, młodości. Wielu dzisiaj młodych ludzi z mojego czasu mówiło życiu nie. Mówiło życiu nie. Dlaczego? Bo oczywiście z perspektywy czasu wiem, że go nie rozumiało. Wiem, że mieli trudne, można powiedzieć, dzieciństwo. Mieli w domu rodziców alkoholików, ojca czy matkę. Była przemocowość w domu. Było duże niezrozumienie. Tysiące przyczyn, jak na pewno. One do dzisiaj też istnieją i są. A ta sytuacja dla mnie była tak mocna i tak silna, że powiedziałem, że ja takiego życia nie chcę. Nie chcę kończyć na żadnej strzykawce, czy nie chcę kończyć w żadnych oparach alkoholu, czy oparach jakiegoś dymu, gdzie ciągle się o to, jakby nie patrzeć, na wielu rzeczach się ocieram. I jeszcze z jednego koncertu pamiętam jedno trudne wydarzenie, co powoduje, można powiedzieć, tak szybka agresja czy wybuch. Pamiętam w Spodku, kiedy doszło do zadymy między punkami i metalowcami. Nigdy się nie kochali. Wiadomo, to są dwie frakcje, dwie różne muzyki i tak dalej. Ale pamiętam do dzisiaj, jak jeden z nich wyjął nóż i w czasie tego tańca, tak zwanego pogu, kiedyś to się tańczyło, który był wyrazem, było wyładowanie, że tak powiem, pewnych emocji. Wsadził w międzyczasie drugiemu gościowi w żebra. Oczywiście potem zaczęła się zadyma. I trzeci może taki obraz, który chcę wam zatrzymać, to jest obraz z paru dni. Niedawno był Wielki Piątek, może ktoś wcześniej brał udział, jest teraz, nie chcę powiedzieć, że modna, ale przepiękną formą też przygotowania czy wejścia wielu ludzi podejmuje drogę krzyżową nocną, extreme. I warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie. Wielki Piątek, nie mogłem w jakimś innym terminie, Wielki Piątek po uroczystości sobie wyszedłem na taką drogę. I chcę wrócić taką myślą, taką refleksją, która mi przyszła po 10 stacji krzyżowej. Nie miałem żadnych tekstów, wyszedłem, mówię, Duchu Święty, Ty dzisiaj prowadzisz, jest ten czas, chcę się zatrzymać nad sobą, chcę się po prostu zatrzymać nad życiem. Pozwól mi na nowo je zrozumieć, moje życie w moim kapłaństwie. Była gdzieś godzina 3:20, wiecie, było tak ciemno, bo akurat nad Siedlcami wtedy przyszła taka burza praktycznie gradowa, lało niesamowicie. Trochę potem przeszła, ale ta noc tam, ten księżyc trochę się pojawił, ginął.
Pewnie tak było tak ciemno, jak, że tak powiem, jak u Murzyna w chałupie. Nic nie było widać, szedłem bez latarki. Tak było po trzecie. W pewnym momencie gdzieś tam z góry pojawiło się pewne światełko, które zaczęło tak błyskać. Jestem po 10 stacji, Jezus szat obnażony. Uklęknąłem sobie, chwilę się pomodliłem. Pierwsze refleksje, jak to zawsze bywa, gdzieś tam w młodości ta stacja zawsze mi pracowała w wymiarze życia w czystości. Być czystym. W sensie serca, być czystym w sensie seksualności, wyrażania się, swoich gestów, kwestii słowa, mówienia. Czystość, nie? Obnażony sad. Odrzeć kogoś z godności, to, czyli zabrać mu no właśnie to, kim jest. Najczęściej można mu to zabrać przez pożądliwe oczy, przez niszczenie jego i tak dalej. To wszystko we mnie zaczęło gdzieś tam na nowo pracować. Zacząłem sobie stawiać też pytania, ja jako ksiądz, na ile to jest czyste, na ile to są właściwe relacje z kobietami, to, tamto, wracały różne jakieś z przeszłości pewne kwestie i tak dalej. I tak sobie idę i tak widzę to światełko. Przyszła mi wtedy taka refleksja. Światełko jest, ale nie widać postaci. Zbliża się do mnie, że tak powiem, człowiek widmo. Strasznie mnie oślepiało to. Bo nic innego, tylko ciemno, ja byłem sam bez latarki. Tak lekko wszedłem na pobocze, to obok mnie to coś przeszło i poszło sobie dalej. Ja się tak zatrzymałem, sobie pomyślałem, przyszła mi wtedy taka refleksja. W życiu człowieka jest zawsze takie światełko, które nigdy w życiu nie zgaśnie. Że mogę być takim człowiekiem widmem. Sobie pomyślałem, że jeżeli żyję w grzechu, to grzech mi coś zabiera, on mnie niszczy, on mnie coś czegoś odziera, tak jak Jezus został darty z szat. Ale otrzymałem od Boga coś, co jest nieśmiertelne. Coś, co nie jest w stanie we mnie zgasnąć. I potem, kiedy tak to światełko się oddalało, to sobie tak pomyślałem, że za chwilę, kiedy ten ktoś, kto szedł z tym światełkiem, stanie w jakiejś latarni, to będzie go widać. A jeżeli jeszcze wejdzie w jakieś światło, to to małe światełko zostanie rozproszone w dużym świetle. I wtedy sobie tak w swojej takiej analizie, w swojej głowie, że tak powiem, sobie to tak wyobraziłem, no właśnie, to światełko jest zawsze we mnie, które nigdy nie gaśnie. I to światełko prowadzi mnie zawsze do jednego światła, do takiego dużego światła. Kiedy ja staję w tym świetle, to widać mnie zawsze całego. Nie jestem wtedy widmem, ale mam konkretnie, jestem, konkretnie się mogę wyrazić. Nie widać tego, tej czołóweczki na głowie, tylko cały czas jestem w świetle. Czyli kiedy jestem w świetle, Jezus mówi o sobie, pamiętacie, jestem drogą, jestem prawdą, ja jestem życiem, ja jestem światłością tego świata. To chodzi we mnie, czy w światłości, ma światło życia. To była dla mnie taka refleksja, że zawsze we mnie jest zawsze ta nadzieja, że nigdy nie jestem ciemnością. Nie ma takiego momentu w życiu, póki tu funkcjonuję na tej ziemi, że będę do końca całą ciemnością. Zawsze się tak tli, to coś, co można dmuchnąć i za chwilę się rozświetli i mnie prowadzi, tak jak to światełko, które mi minęło. Nie widziałem, kto to szedł, czy to mężczyzna, czy to kobieta, w ogóle kto przyszedł koło mnie. Ale to światełko prowadzi mnie do dużego światła. I kiedy staję w tej światłości, staję się kimś. Zobaczcie, to co teraz przeżywamy, to co Kościół nam pokazuje, to co teraz dotykamy tego okresu Wielkiej Nocy, to dotykamy życia, dotykamy światłości. Jest taki moment w Ewangelii świętego Jana, w 15 rozdział o tym mówi, tak kiedy Jezus mówi, że On jest winnym krzewem, a my jesteśmy latoroślami. Wiecie, kiedy dzisiaj mówimy, że żyje się tylko raz, bo tak mówi też Apokalipsa. Apokalipsa mówi dość bardzo mocno. Pan Bóg mówi przez nią tak, kładę przed Tobą życie i śmierć. Kładę przed Tobą dzisiaj życie i śmierć. I wybieram. Ale świetnie dalej podpowiada. Ale mówię Ci, wybierz życie. Bo życie jest tylko jedno. W tym sensie, o którym dzisiaj mówimy, że żyje się tylko raz. Bo żyje się tylko raz. I ta historia naszego życia, ona się już rozpoczęła. Ona jest wpisana w tą wielką historię życia.
czy historię Boga. My mamy swój początek i mamy swój kres tutaj na ziemi. Ale wchodzimy tym darem, który otrzymaliśmy od Boga, tam, gdzie nie ma ani początku, ani nie ma końca. Bóg włożył, tak jak wspomniałem na początku, w nasze ręce niesamowity dar. Położył przed nami. Każdego dnia i każdą chwilą, słuchajcie, wybieracie i decydujecie. Ja również. Swoimi decyzjami, swoimi wyborami codziennie mówię albo o życiu, albo mówię o śmierci. Albo niosę życie, albo niosę śmierć. Nie ma innej opcji w naszych wyborach i w naszych decyzji. Nie ma czegoś pośredniego, trochę życia, trochę powiedzmy śmierci. Nie. Albo daję życie, czy daję wszystko, daję siebie, tak jak daje się Bóg. Bóg nie dał się w 30%, w 60%, w 10%. On się dał w całości. Bo tak daje się życie. Bo czym jest życie? Niczym innym jak miłością. Miłość się pisze życiem. Życie się wyraża miłością. Można to sobie różnie od różnej strony patrzeć. Czy analizować. Ono jest istotowo tym samym. Bo jest Bogiem. I wiecie, i żyje się, i pełnia życia, i smak życia jest tylko w jednym momencie. Kiedy żyję w jedności z Bogiem. Jeżeli nie jestem w jedności z Jezusem, jeżeli nie wchodzę w relację miłości, to ja nie żyję. Nie żyję. Bo nie ma we mnie życia. Tylko ta latorość, która trwa w krzewie winnym, mówi Jezus, przynosi owoce. Tylko ta, która trwa, ta, która nie trwa, ona usycha. Ją się po prostu wyrzuca. Ona, w niej nie ma nic. Zobaczcie, jak ważny jest moment, żeby żyć w łasce. Żeby żyć, kiedy słyszymy, podchodzicie, kapłan mówi, ciało Chrystusa, mówisz amen. Znaczy byśmy dzisiaj sobie powiedzieli, tak, za chwilę usłyszycie. Przed wami, przed waszym wzrokiem będą takie słowa. Oto życie. Życie. Ty powiesz, amen, niech się tak stanie. Chcę tego życia. Życie. Chcemy karmić się Jezusem, czyli chcemy karmić się życiem. Nie ma życia poza Nim. Nie ma życia poza Bogiem. Wiecie, to jest wszystko farsa. Ci dzisiaj wszyscy, którzy mówią, że żyją, tak naprawdę nie żyją. Bo nie ma życia poza Bogiem. To jest tylko udawanie, to jest ucieczka. To jest mówienie, że jest wszystko super, fajnie, pięknie, kolorowo. I ktoś może, kiedy stajecie, nie wiem, ze swoimi rówieśnikami, może popisywać się wszystkim przed wami. Ale kiedy wraca do domu, kiedy wraca do swoich czterech ścianek i zostaje sam na sam ze sobą, jeżeli w nim nie ma życia, jest tylko pustka, to go nie ma. Wtedy jest albo sam na sam z lachą, albo sam na sam z jakimś kolejnym dżądzikiem, albo sam na sam z jakąś pornografią, albo sam na sam ciągle z mokrą poduszką. Sam. Co to znaczy sam? Sam to mnie nie ma. Nikt nie jest samotną wyspą, jak mówił Tomasz Merton. Człowiek, w którym jest życie, to człowiek, który żyje w relacjach, to człowiek, który tworzy więzi. W człowieku, który przeżywa swoje życie, jest szczerość, jest autentyzm, jest ta radość, ale nawet kiedy przeżywa jakieś trudne momenty, trudne chwile, nawet smutki, jakieś przygnębienia, jakieś trudności, to on tego się nie boi. On w to wchodzi, on o tym rozmawia, on o tym mówi. Dlaczego? Bo wie, że jest życie. Że nad tym wszystkim jest życie, że to nie to chłoni życie,
tylko życie jest w stanie to wchłonąć w ten sposób, że to ożywi. Życia się nie da zabić. Zobaczcie. Ktoś się w historii świata, ktoś się szarpnął na to, żeby zabić życie. Ale mu to nie wyszło. Ale mu to nie wyszło. Bo życia się nie da zabić. Czy jest w stanie ktoś zabić miłość? Nie ma. Nie ma takiego narzędzia, żeby zabić miłość. Nie da się unicestwić życia. Słuchajcie, żyje się tylko raz. Można zrobić z tego jakiś frazes, można zrobić tylko jakieś puste słowo, można rzucić tylko jako hasło, ale można zrobić, że tak powiem, z tego dewizę swojego życia. Żyje się tylko raz. Młodość ma się tylko raz. To nocne czuwanie w Kodniu, w tej historii życia, o tej godzinie i tego roku jest tylko raz. Ono już nigdy nie wróci. Nie ma takiej opcji. Ta chwila, ten moment, to co teraz przeżywamy, więcej nie powróci. Chciałbym was zaprosić. Ja wiem, że nie jest łatwo być młodym i szanować życie. Dlaczego? Bo wszystko wydaje się, że jest proste, że wszystko jest łatwe, że zwołuje cały świat. I takie myślenie do końca nie jest jakoś błędne i złe, bo ono dobrze ukierunkowane nadaje pewnej rytmiki, daje pewnej mocy, pewnej siły i tak dalej. My się buntujemy, że ktoś nam to wszystko neguje i zaprzecza. Ale Pan Bóg chce pokazać, że to życie, to naturalne to, które mamy, to, że oddychasz, że jesz, że chodzisz, że możesz rozmawiać, że masz przyjaciół, że masz rodziców, nie wiem, że możesz wyjeżdżać na wakacje, możesz, nie wiem, cieszyć się najnowszym oprogramowaniem w telefonie i tak dalej, czy możesz doświadczać tego, co nazwijmy materią, ono ma sens i ma jakość tylko wtedy, kiedy ono jest Bogu. Kiedy ono nie jest dotknięte z Nim, to ono nigdy nie cieszy. I to jest taki bardzo prosty test, który można sobie zrobić, kiedy stajecie często rano i patrzycie sobie po prostu w lusterko. Czy potrafię powiedzieć, tak stojąc sobie, widząc siebie, że cieszę się życiem, kocham życie. Boże, fajnie, że mam kolejny dzień, że się obudziłem, że żyję. Cieszę się życiem. Na pewno większy szacunek czy troska o życie jest tych, którzy przeżyli jakieś traumatyczne czy trudniejsze doświadczenia. Wtedy człowiek sobie może bardziej w jakiś sposób pewne rzeczy chroni czy ceni, jeszcze bardziej rozumie. Szczególnie kiedy przychodzi pewne wydarzenia. Pamiętam też ze szpitala, kiedy przywieźli dwie dziewczyny. Oczywiście też po wypadku. I ciekawą w pewnym doświadczeniu była jedna rzecz, że jednej od razu podjęli decyzję, że ucinamy nogi. Kurczę, 15 lat. Jedną jeszcze się tam zastanawiają, ale mówi, lewej to nie ma na pewno, bo jest zmiażdżona, ledwo ją wyciągnęli z samochodu. Nie ma. A druga w międzyczasie, którą też wyjęli, bo siedziała z drugiej strony, jakby ma dwie nogi, ale jeszcze się nie ma do końca diagnozy, jest, jak się okazuje, jest wewnętrznie potem poszarpana. I teraz ktoś przychodzi w odwiedziny, pamiętam, z klasy. I się zaczynają się zastanawiać, która ma lepiej, która ma gorzej. Ta straciła nogę, druga na razie ocalała. Zostaje inwalidką do końca życia. Jakoś protezę jej dadzą. Ale ta, co jakby można powiedzieć, ma dwie nogi, okazuje się, czy ona w ogóle będzie żyła. Bo teraz, powiedzmy, ma wszystkie części ciała, ale ma tak naruszone wnętrzności, że nie da się poszywać pewnych rzeczy. Potrzeba tu cudu.
Wiecie, jeżeli człowiek ma naruszone wnętrze, jeżeli wewnętrznie niczym nie żyje, to po prostu go nie ma. Można coś stracić. Można stracić nogę, można stracić przyjaciela, można nie znać z klasy do klasy, można nie dostać się na studia, można pożegnać ojca czy matkę, bo wcześniej umrze, ale życia się nie traci. Ale jeżeli człowiek straci wnętrze, jeżeli je odda grzechowi, jeżeli je odda pustce, to straci wszystko. I czasami tak jest, że zewnętrznie wydaje się wszystko ładnie i pięknie, ale w środku wszystko po prostu już gnije. Tam nie ma nic. Zewnętrznie ktoś się uśmiechnie, ktoś pójdzie, może fajnie, ale w środku tak naprawdę zaczyna wszystko gdzieś obumierać. Ożywienie tego środka, ożywienie życia jest od wewnątrz, czyli jest od Boga. Wiecie, większość z was na pewno jest po spowiedzi świętej, tak jak przeżywaliśmy ten czas, kto nie jest, będzie miał też okazję. Zachęcam was. Zachęcam was do tego, żebyście nie tracili nie tylko dni czy tygodni, ale nie tracili nawet godziny, kiedy zdarzy się jakiś upadek, zdarzy się jakaś słabość, nic z nas nie jest tu doskonałe, to żeby szukać jak najszybciej źródła życia. Żeby szukać jak najszybciej Jezusa. Żeby zostawić to w sakramencie pojednania i jak najszybciej spotkać się z Nim. Spotkać się z Nim. Ostatnio na takiej mszy świętej moja znajoma powiadała, że stała do komunii, wiecie, jak to podchodzą, ze swoim małym takim chłopakiem. Basia szła z Ignasiem, przyjęła komunię świętą. On tak na nią spojrzał i mówi do niej: nakarmiona jesteś? Nakarmiona jesteś? Nakarmiona. Właśnie tym, który nas karmi, karmi życiem, to jest Jezus, jest On sam. Wiecie, szukajcie zawsze takiej okazji, takiej szansy, kiedy ona jest, żeby szukać tego pokarmu, tego chleba życia. Bez Niego nie ma nic. I myślę, że to, co gdzieś może szukacie i się zastanawiacie, że po raz kolejny trzeba podjąć jakieś decyzje, to Wy decydujecie. Tak jak wspomniałem w Apokalipsie, kładę przed Tobą życie, śmierć. Ja to może inaczej mówiąc, od czego wyszłem. Ty zdecydujesz, czy przeżyjesz to swoje życie w buncie, w gniewie, w nienawiści, w negacji tego życia, że tak powiem brzydko, i umrzesz w kiblu, czy przeżyjesz to życie kolorowo, pięknie, radośnie, z uśmiechem, z klaskaniem w dłonie i na pięknej łące. To tylko zależy od Ciebie. To nie zależy ode mnie. Ja mam swoje życie jako ksiądz Mariusz. Każdy z was, kto jest, ma swoje. Każdy z was, mając tym symbolem, w swoich rękach ma swoje serce. Może któryś raz już jest reanimowany, ale jest ten, który jest w stanie zawsze je zreanimować i ożywić. Bo za każdym razem jest ktoś, kto bierze wasze serce w swoje ręce i ono tam nigdy nie zgaśnie. Jeżeli zgaśnie, to ono tak naprawdę nie gaśnie. To są ręce Jezusa. One zawsze są życiodajne. One zawsze są pełne miłości, zawsze są pełne troski. Żyje się tylko raz. I ja wrócę do tego hasła z Ekstremu. Nie warto żyć normalnie. Naprawdę nie warto żyć normalnie. Warto żyć zawsze ekstremalnie. To znaczy zawsze warto żyć radykalnie. Tak jak to pokazał Jezus. Życie
jest piękne. Naprawdę życie jest cudowne. Ja zrozumiałem, że życie ma swój smak, może to dziwnie zabrzmi, ale tak naprawdę w pełni, kiedy skończyłem 40 lat. Wcześniej się go uczyłem. Wcześniej się go uczyłem. I dzielę się tylko z wami to, żebyście sobie to przesunęli. Znaczy w sensie nie mówię, że żałuję, że dopiero po 40 to zrozumiałem, co to biega, nie? Ale z taką trochę nutą zazdrości, taką pozytywną, takim przeżyciem, szkoda. Szkoda, że wcześniej jakieś pewne rzeczy nie uchwyciłem. Ale dzisiaj to rozumiem, jak mnie Pan Bóg prowadził, co miałem zasmakować, co miałem zobaczyć, co miałem dotknąć i od czego mnie uchronił. Jak na zakończenie. Można by było tutaj opowiadać trochę tych historii życia. Ale moje życie jest w ogóle kimś, chyba każdy, ja to dzisiaj mówię, moje życie, ja sobie mogę powiedzieć, jest ewenementem, jest cudowne, jestem dzieckiem szczęścia. Naprawdę jestem dzieckiem szczęścia i dziękuję Panu Bogu każdego dnia, że żyję. Pierwsze primo, miałem się nie urodzić, a jakże miałem się urodzić, to martwe. Od razu mi zrobili transfuzję krwi. Ale zrobili mi tak transfuzję krwi, że mnie oczywiście zarazili. Ale jakoś tak wyszło, że mój organizm, Pan Bóg tak zadziałał, że sobie pokonał tam trochę zarazek, ale oczywiście pewne konsekwencje do dzisiejszego dnia niosę. Miało mnie nie być, jestem. Potem pojechałem się zastanawiać, czy mam być księdzem, czy mam nie być księdzem. Oczywiście też mi walnęło na głowę, byłem w Tatra. Była taka pogoda, że jeszcze było dużo śniegu. No i oczywiście wlazłem sobie na urlopercie. No i było dość późno, musiałem schodzić. Niestety zjechałem z lawiną do zmarłego stawu. Jak ja tam z tego wylazłem, jak ja się z tego wydostałem, to dzisiejszego dnia nie wiem. Wiem, że byłem na kozich, a potem się znalazłem na dole. Potem, kiedyś, będąc już w seminarium, dostałem takie pozwolenie na wyjazd na Syberię z kolegami do budowy kościoła. Siedziałem na wieży kościelnej i robiłem ostatnie takie podbitki. Bez żadnych zabezpieczeń. Trafiłem w taką pustkę, że jak młotek mi odbił, to mi trafił prosto w czoło. Tylko pamiętam tyle, że uderzyłem i obudziłem się 20-30 metrów niżej na ziemi. Przyszedł kolega, który mnie wziął i pyta się, ty, co się stało? Byłem taki zakrwawiony. Ja mówię, ale gdzie ja jestem w ogóle? Dopiero słowa do słowa się okazuje, przecież niedawno byłem tam. Ostatnie wydarzenie, chyba jeden z najciekawszych, to kiedy widziałem, zrozumiałem, co to znaczy wysoka choroba wysokogórska. Ona mnie mocno nie dotknęła, ale dotknęła mojego kumpla, który na moich oczach mógł umrzeć, gdybyśmy nie zrzucili 1000 metrów w dół bardzo szybko. Kiedy siedzieliśmy na Kilimandżaro, zaczęliśmy schodzić, było tak duże osłabienie. Wiecie, to choroba, ja nawet sobie zawsze nie czytam. A to jest taki moment, że tak jak teraz was widzę, to za chwilę mnie nie ma. Nawet nie wiem kiedy. I żeby uratować, to wiadomo, woda i jak najszybciej trzeba zejść, żeby zrzucić szybko wysokość. I wtedy sobie też uświadomiłem, jak szybko przychodzi taki moment, że jestem i mnie nie ma. Ale wtedy sobie postawiłem drugie pytanie. Za chwilę mnie nie ma, ale co po mnie jest? Żyje się tylko raz. To na zakończenie powiem wam, żyjcie tak, jakbyście żyli raz. To znaczy tak, jakby było cały czas teraz. Cały czas teraz. Nie to, co było, nie to, co będzie, ale to, co jest. Żyje się tylko teraz. Tylko teraz żyjecie. Bo nie wiem, jak było coś, tam to już nie wróci. Jak będzie, to nie wiemy, ale żyje się tylko teraz. Czyli żyje się tu i teraz. Tutaj, w pełni. Chciałbym, żebyście gdzieś w to sobie weszli, tak szczerze z takim pytaniem. Czy ty teraz możesz powiedzieć, że żyjesz? Wiesz, co to jest to życie? Na ile je smakujesz? Czy ono cię cieszy? Czy tak sobie go wyobrażasz? Czy ty chcesz takie, żeby ono było? Bo Chrystus zmartwychwstał. Chrystus żyje. I Jego jedynym pragnieniem, to, które zawołał na krzyżu, pragnę, było to, żebyś ty żył. Zakończę to tak kaznodziejsko. Bracie i siostro,
Nie zmarnuj swojego życia. Po prostu żyj. Bo młodość jest tylko teraz. Dziękuję ślicznie. To mi się przypomina, może ktoś kiedyś pojedzie i zostanie kiedyś misjonarzem, kiedyś pojechałem do Kombonianów, mam takie czasami szalone pomysły i przez miesiąc niecały może, ale łaziłem po takim największym slumsie, wiecie, w świecie, możecie sobie go namierzyć tam w internecie, on się nazywa Caravaggio i tam co zobaczyłem, no to w ogóle przychodziło moje ludzkie pojęcie i tak zwany rynek recykling, gdzie widziałem, powiedzmy, używane szczoteczki do zębów i cuda różne wianki, ale nie o tym chcę mówić. Chcę wam powiedzieć o jednej takiej rzeczywistości, która w tym całym, można powiedzieć, slumsie, w tym brudzie, w syfie i tak dalej, było takie jedno miejsce. Byłem, tak jakby ktoś powiedział, zapomniany przez Pana Boga, ale ja tam doświadczyłem nieba. To było miejsce trochę otoczone takim murem, że jak się wchodziło, to od razu rwało na torsję. Tam tak śmierdziało, że się nie dość, że w ogóle ten zapach tego całego, wiecie, całego syfu i wszystkiego upał i w ogóle, to tam był jeszcze smród,
Nie wiem, czy może ktoś, ja nie chcę tutaj poruszać jakichś zmysłów, ale smród rozkładającego się ciała. To było miejsce, gdzie posługiwały siostry matki Teresy z Kalkuty. Ja tam nie byłem w stanie wytrzymać. Tam weszliśmy, bo tam jeden z ojców mówi, musimy pójść tam chwilę z siostrami, porozmawiać i tak dalej. Weszłem do jednego takiego pomieszczenia, gdzie siostra obmywała jednego takiego murzyna. Ja po prostu nie byłem w stanie wytrzymać. Raz, że patrzeć na to. A drugi raz, że mnie to po prostu wszystko zatkało. Ja wyszedłem na zewnątrz i szukałem jakiegoś oddechu, świeżego powietrza i tak dalej. Do jednego pomieszczenia nawet nie byłem w stanie w ogóle wejść. I tak, kiedy to wszystko mnie tak, powiedzmy, łamało, to się gdzieś wewnętrznie pytałem. Ja mówię do tego ojca, mówię, Antoni, skąd one to biorą? Jak tu się da żyć, chłopie? Przecież to jest... Mówię, chodź, zobacz, skąd to niki biorą. I tak za tym jednym takim pomieszczeniem, nazwijmy takim szpitalnym, było kawałek takiego pomieszczenia, takiego budynku. Otwieramy drzwi, tam ze 20 takich młodych dziewczyn, na biało ubranych, akurat fajnie jeszcze słońce świeciło, wszystko oświetlone. I tak, no widzę, że stoją wszyscy, w większości stałe, dwa kroki tak lekko w lewo, a przed nimi w monstrancji żywy, prawdziwy Bóg, żywy Jezus. I Antoni tak do mnie patrzy i mówi, wiesz skąd to mają? Ja mówię, wiem, od Niego. Właśnie tam, od Niego mają życie. Wiecie, jak czujecie, że nie macie życia, to ono jest zawsze tu. Tylko wystarczy przyjść, chwilę stanąć w tym świetle i wszystko wraca. Nigdy nie jesteś widmem. Zawsze jesteś cały, bo tak Cię widzi Bóg. To tak, dodatkowo. Zaczynam gadać jak taki dziadek, coś mi się przypomina. Ale Bóg zapewne wysłuchany. Życzę dalszego dobrego odsłuchu i przeżywania tego dzisiejszego dnia. Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie.